Dzień dobry, witajcie serdecznie. Szymon Czarodziej, Szymek Czarodziej, moi drodzy, powraca. Jesteśmy w ciągu rozwiązywania zagadek i powiem wam szczerze, że to jest moment, w którym świetnie już powoli wszystko się układa. A mianowicie, mamy krasnoluda, który jest głodny. On nam da młot, ale my musimy mu dać rybę, a ryby surowej on nie chce, więc co? No, połączcie fakty. Co trzeba z rybą zrobić, żeby nie była surowa? No, no, piszcie na czacie, no, już blisko, no. Tam widzę, już ten pomysł idzie, no. No. No właśnie. Więc idziemy, moi drodzy, z nią albo ją ugotować, albo idziemy ją upiec. Do chaty do czarodziejskiej chaty. Bo w czarodziejskiej chacie był piec i był ten... I był właśnie kociołek. Może się to uda zrobić, a może się nie. Zawinąć w odmorost, dać mu do ręki, spalić. Nie, no to... Nie trafiliście. Właśnie nie wiem, ja tak sobie zgrywam cwaniaka, bo sam nie wiem. Sprawdzimy. Opla. No. Dobra. I tu jest ryba. Spróbujmy podejść pod piecyk. Nie jestem głodny, poza tym wolę rybę w panierce. Aha. Czyli ryba w panierce. A może do kociołka ugotować? Nie jestem głodny, poza tym wolę rybę w panierce. O! Lepiej nie będę tam niczego wrzucał. To ciekawe. Nie chcę rozzłościć czarownicy. No dobra, a może rybę trzeba połączyć z czymś? Czyli na przykład rybę na miskę. Nie. Rybę na miskę nie. Rybę... Może tym? Nie no, tym to nie. Rybę z Coca-Colą. Tak, rybę z Coca-Colą. Okej. Okay. Na pewno sobie chcemy zapisać. Dobra. Ale próbowałem mu ją dać, ale on powiedział, że on chce ją on nie chce surowej. No. Ryba ugotowana na wolnym dynamicie. No to ona jest ugotowana. A to czemu on nie chciał ode mnie tego? Czekaj. To jeszcze raz. Nie jestem głodny, poza tym wolę rybę w panierce. Idziemy. Ale on chce w panierce, a krasnolud nie potrzebuje panierki chyba. No bez chleba mu dałem, to się nie naje, to prawda. Jeszcze raz. Mister Seto, Kamilek. Witam Rajdzika, dzień dobry. Szanowanko, gdzie rybka? Dobra, już dobra, nie wyskocz z portek. Czekaj. Proszę. O, jest. Teraz, zły przycisk dałem mu. O, od razu lepiej. Teraz czuję, że sam mógłbym dać radę smokowi. No. To była zwykła rybka. Jestem ci niezmiernie wdzięczny. Będziesz zawsze mile widziany w krainie karłów. Wdzięczność wdzięcznością. Wspaniała to jest gra. W porządku. Umowa to umowa. Opiekuj się nim. Jest święty. Święty młot. O! Jak on go podnosi, to jest moc Thora jakby taka, nie? Dobra. Thora. Ruszam ocalić swój lud. Tunel, z którego wyszedłem, prowadzi do kopalni. Ale ja byłem zmuszony go zniszczyć. Teraz, kiedy odzyskałem już siły, muszę znaleźć inną drogę. Ja miałem do czynienia z wieloma smokami, więc udzielę ci kilku wskazówek. Ta? Nie kłopocz się i włóż ognioodporną bieliznę. Bardzo pomocne. Idzie krasnolud. Jeśli się łudzi, że mam zamiar ścigać jakiegokolwiek smoka, to się grubo myli. Oj, Szymuś. Ty się doigrasz w końcu za ten twój niewyparzony pysk. Język.
Szymek nie wie. Szymek nie wie. Pewnie jak tak powiedział, to jeszcze się spotka z jakimś smokiem. No właśnie. Idziemy do drzewa gnomów. Dobra. I tu, moi drodzy... Idziemy. Jak włazi. Oho! Ale akcja. Ty! Tu jest miasteczko całe. Pochowali się. Patrz, pouciekali wszyscy. Ty, ja mam fluorescencyjną piżamę. Szymek ma fluorescencyjną i świeci, patrzcie. O, prawie. A ma, faktycznie świeci. Dobra. To ja ich chyba muszę pobudzić, co? Dzwonem wywalić im. Wynocha, wielkolud! Wyłaź, albo sprzedam kopa twojej chatce. Zaczarowana, nie da rady. Zaczarowana, zobaczy się. Ła! Au! Nie mówiłem? Zaczarowana, wielki brzydalu. Dobra, słuchajcie. To nie są żarty. Tu trzeba zrobić Coco Jumbo. Dawaj. Młot? Proponuję ruszyć mózgiem. No, wiesz, tym czymś w głowie, zamiast na ślepo kombinować z różnymi... Dobra już, no. Młotem dupnąć? Za nic nie dotknę tego drugi raz. Młotem... Nie mogę. Za nic nie dotknę tego drugi raz. Wysadzić mu tą szopę? Fajnie by było. Proponuję ruszyć mózgiem. No. A, źle to się robi, bo to... czymś w głowie, zamiast to na ślepo kombinować z różnymi przedmiotami. Cicho być, bo źle to robię. Granat. O! A. I... Tak... Nie tutaj! Nie? Za nic nie dotknę tego drugiego. Nie tutaj! No tak gdzieś... Gdzieś to bym wysadził. Nie tutaj! Nie? Kolego! Nie tutaj. Nie może tutaj. Może koło tego kryształu. Dobra. Musimy wyjść chyba. On tam chodzi po górze. Jak widzicie, tam chodzi jakiś krasnolud u góry. To może tutaj? Nie, nie, nie. Nie tutaj. Nie tutaj. Nie. Coś było z błyskotkami? Momencik.
Musimy dalej coś zrobić. Chwileczkę, telepniemy się. Nie tutaj. Spokojnie, spokojnie. Hopla. Teleportujemy się gdzieś indziej. To plaża. Czerstwy wsioch i krowa. Opuszczona chata. Znak. Komnata. A co było obok? Te listowie, może to listowie muszę zebrać. Że to są jakieś fasole. No widzę, że też się nie dziwię, że ktoś nie pamięta. To dawno temu tą grę się przechodziło, nie? O, tu jest opuszczona chata. Zamknięte na klucz. A może rozdupcymy... Nie tutaj. Może młotem... A co tam jest za plakat? Coś tam? Simon Sorcerer. A, to jest w ogóle... Jakiś easter eggowy, bo tam jest Simon Sorcerer 1, 2, jakieś bombki na choinkę chyba. To ciekawe. Zamknięte na klucz. Zamknięte na klucz. Zamknięte na klucz. Nie byłem w kiblu od 6 lat, więc jeszcze trochę wytrzymam. Kajkej kokosz, no. Papiero dostał umbana. Za krótkie są te bany. Bo to w ogóle... Te bany są tak krótkie, że ludzie, którzy streamują rzadko, a nie regularnie, nie odczują tego w ogóle, że dostali bana, nie? Moim zdaniem. Ogólnie są streamerzy, którzy też streamują tak rzadko, że oni sobie odpalają na przykład streama raz na tydzień, a nie? Odwalą coś takiego, że w sumie jak dostaną nawet na tydzień, to im nic nie zmienia po prostu. Od streama do streama, nie? Ja mówię, akurat nie możesz w przypadku Patiro, ale ogólnie, że to jest, wiecie, przecież te baby, co ciągle im coś wyskakuje i taplają się na Golasa, to one dostają na 3 dni na przykład. To ona se 3 dni wakacje robi i tak jej to nic nie zmieni. I ona za 3 dni zaś robi to samo i zaś po jakimś czasie. I mi się to opłaca po prostu. I mi się opłaca dostawać bany. No. A potem tobie na przykład wyskoczy na jakiś... Przeglądasz internet, jakaś miniaturka, jakiś grafika, kawałek gołej baby, cycka. O Jezu, to ci wdupią bana, musisz się odwoływać na tydzień. Drzewo gnomów. Kurde, nie wiem, widzowie, co mam zrobić. Tajemnicza wyspa. A może... No bo nie, mamy... Listowie. No dobra, koło opuszczonej chaty musimy. Chili jest w namiocie, ale no w jakim namiocie? No byliśmy w kilku namiotach. Chili. Dobra, czekajcie. Musimy zrobić tak. Tędy. I tutaj... Ta roślina powinna rosnąć gdzieś, nie? Tu.
Czy można ją jakoś zebrać? Nie dotknę ich, mogą być trujące. Chwila. Nie? Nie dotknę ich, mogą być trujące. Dynamitem. Nie tutaj. Nie dotknę ich, mogą być trujące. Moment. Młotem. Nie dotknę ich, mogą być trujące. Nie dotknę ich, mogą być trujące. Dobra. Wracamy. Do namiotu. To idziemy do namiotu. Idziemy. O, jest. Miskę. Bra. Lubię chili, ale nie znoszę fasolki. Powinien wypluć tą fasolkę. Przyda się. W dżdżysty dzionek. Ale kichnąłem. Dobra, mamy fasolkę. Dobra, nie cierpię fasolki, jest ohydna. I teraz tak. Mamy fasolkę, mamy żabę. Co tam jeszcze było? Warzywa. Coś z warzywami było potrzebne. Warzywa. Fasolka ten pod żaby, warzywa. No właśnie, skąd warzywa? Cukier. O, to. Cukier. O, alarm. Czy pchasz te łapska? Dobra. Cześć. Witam. Wiesz, gdzie mogę znaleźć krasnoluda? To już gadałem z nim. Niedaleko stąd jest wioska pełna tych małych stworków. Jak najlepiej nimi wymiatać? Jak chcesz, nawet z nabitej dynamitem rury teleskopowej. Świetnie. I dokładnie tak będzie. Żebyś wiedział, gościu. Backspace'em pomijasz dialogi? No właśnie nie umiałem pominąć. Warzywa. Kurde, nie widziałem nigdzie warzyw. Ten wieśniak chce, ale żeby krowa dostała fasolkę magiczną, a nie zwykłą, tak? Z ciekawości pójdę do niego. Zobaczymy, co powie. Czy miałem w planach zagrać w Kangur Kakao? No nie bardzo. Nie aktualnie. Cześć.
Pochwalony! Widziałeś już wiedźmę? Nie. Pomyślałem, że może chcesz parę. To magiczne fasolki? O, jasne. Patrz, jak się ruszają. Ciepnij no jedną w glebę. Tam, po co marnować dobre fasolki? Nie dam krasuli bez demonstracji. Taki głupi to już nie jest. No dobra. Nie mogę jej dać. No dobra, to nie da się. Ale do gara, ale no cukier jeszcze jest potrzebny i warzywa. Chyba, że... No dobra, zaraz zobaczymy zresztą. Idziemy do zaczarowanego domku. Tak, wiem, że trzeba je zaczarować. Mówiłem o tym. No. Spocone fasolki? Nie, spoconych nie. Ale zapiszmy grę sobie. Fasolki. Nie wyobrażam sobie jej rachunków za gaz. Dobra. Na wiele mi się nie zda. Dobra, i teraz tak. A, dobra, tam jeszcze jest przepis, to jeszcze zobaczcie. Tutaj jest przepis. Wziąć garść czerwonej fasoli, wrzucić na wrzątek, dodać cukier, wywar z warzyw i pot ropuchy. To ciekawe. To już jest czysta głupota. Wywar z warzyw się gotuje? No właśnie nie wiem, no tak wygląda. Może do góry trzeba wejść po prostu, nie? Lepiej nie będę tam niczego wrzucał. Nie chcę rozzłościć czarownicy. O! To na dobry początek. Dobra. Cukier. No to cukru nie... Kola! Kopa kola wyżarła starą spaleniznę. I żaba. Jak wykręcił tą żabę. Aż się spociła. Zatrzymam ją sobie. Właściwie czuję się za nią odpowiedzialny. Z połączenia tych wszystkich głupot powstaje magiczna fasola. Teraz rozumiem, czemu co druga kobieta to czarownica. Jakie seksistowskie żarty o babach i gotowaniu. I czarodziej. Ala. Cieszę się, że jesteście. STONKA1993 jest szefem od 7 miesięcy. Witam. Dzień dobry, witam, witam cię serdecznie. Ale źle się kamerą rusza. Lecimy, 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 lecimy. Stonka, 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 dziękuję. Zdrówko, Coca-Colą. O, tu nawet mruga, jeżeli jest aktualnie coś do zrobienia w jakimś miejscu. W sensie, gdzie jest, mamy rzecz potrzebną do jakiegoś teleportu. To ciekawe.
Halo? Dobra, dajmy mu tą magiczną fasolę. Przyniosłem ci coś. O, coś jakby prawdziwe. Daj no je tu. On cię odsuń, odsuń lepiej. Oho! O kurwa, ale aż potrząsło. To nie Star Trek, wiesz? Mało imponujące. Za parę wiosen fasolki wyrosną het pod samiuśkie niebo, a ja będę miał złote jaja. Złote jaja. Jasne, jasne. Chłopco, złote jaja z fasol będzie miał. Gdzie byś to chciał, żeby krasula polazła? Do świątyni. Iho! A po co ja tam chciałem tą w świątyni krasulę? Żeby poszła do tego chłopa w basenie? Okrzyk pastuchów. Właśnie nie wiem po co. Nie. No trudno. Dobra. Pochwalony. Pochwalony. Nie nudzi ci się? Nie. Nie. Dobra, idziemy zobaczyć, czy w świątyni jest. Z Bogiem! Wszystko ci streamerzy popsują, nawet nostalgię z lat 2000. Dlaczego ci popsułem nostalgię? Właśnie ją reaktywuję. Właśnie ja kultywuję tą nostalgię. Czy może po prostu... Zobaczyłeś tą grę i ją lepiej pamiętałeś. I ona nie jest taka fajna jednak. Zderzyłeś się z rzeczywistością. Lepiej ją zapamiętałeś. Dobra, po co ta krowa poszła? Czekaj, ta krowa miała iść tu czy do tego naszego fachowca? Całego szefa, wszystkich szefów. Tu nie. Tu nie. U góry też nie. U sprzedawcy może? U sprzedawcy też nie. No to chyba u tego chłopa. Mogę z nim zagadać, a nie biegać niepotrzebnie. Patrzcie, tu jest takie pastwisko jakby, nie? Taka zagroda znaczy się. Sprawdźmy to. Nie chce mi się z nim gadać, jemu ze mną też nie. Aha. No to essa. Może do góry poszła? Zobaczmy, może u góry dużo jest. Dużo później. Kurde, poszła do świątyni, ale gdzie do świątyni poszła? Nie widzę jej nigdzie. I znowu. A, że w jakiejś szopie może siedzieć. To ciekawe. Ale ta gra, to ja wam powiem, ja pierdzielę, ktoś to grał i nie miał do tego poradnika, to musiała być pełna essa, co?
Jest. Na skraj urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. DALEX911 subskrybuje. Nie dotknę jej gołymi rękami. Nie dotknę jej gołymi rękami. Dziękuję bardzo, Dilex. A to co? No to młotem ją, nie? Ciekawe, gdzie jest najbliższy skup surowców wtórnych. Nie tutaj. Granat jej w dupę? Jezu, znowu to kliknąłem. Tu jest napisane, że najbardziej wartościowym motylem jest mieniak tęczowiec. Jest nawet obrazek. Jest wart co dobra, najmniej 250 mogę. Srebrników. O Jezu, dobra. Tu jest wart dobra, co najmniej 250 srebrników. Nie dotknę jej gołymi rękami. Masło. Idzie łatwiej niż przypuszczałem. Co ona robi? Co ona robi? Mu? Masło wyprodukowane. O, dobra, masło zrobiłem. Ty, po co mi to masło teraz? Masło. Powtarzajcie masło cały czas. Masło. Jakie inne słowo powstaje? Aż wierzyć się chce, się nie chce, że to masło. Wiecie, co to jest w ogóle? Bo my tego w Polsce nie znamy. To jest amerykańskie hasło, ponieważ w latach chyba 90. była taka reklama masła I can't believe it's not butter. To była reklama takiego masła, które nie było w 100% masłem, tylko było takim miksem albo takim zamiennikiem roślinnym. I to w Polsce nie była ta reklama, bo nie było tego masła, tylko gdzieś za granicą. Ja pamiętam, że w amerykańskiej telewizji to ta leciała reklama i do dziś, po dziś dzień używają tego takiego, tak jak u nas na przykład jest takie hasło, że ojciec prać, albo na przykład, nie wiem, kopytko, nie? Wiecie, takie hasła reklam, których już nie ma dawno z nami, ale nadal tak przeniknęły do popkultury, że ludzie używają go jako takiego zwrotu. To na przykład aż wierzyć się nie chce, że to masło, to była taka reklama właśnie w Ameryce, że no, I can't believe it's not butter, coś takiego było, no. Pij mleko, będziesz wielki, tak. Dłuższe życie pralki, no. No i oni używają tego po dziś dzień, nie? Więc jakby gdzieś tam, jak będziecie widzieć to hasło takie, aż trudno się nie chce wierzyć, że to nie masło, to jest właśnie pochodzące hasło, slogan reklamowy bardzo znanej reklamy przez wiele lat w Ameryce. Dobra, co dalej? Masło do miski? Nie. Proponuję ruszyć mózgiem. No, wiesz, tym czymś w głowie, zamiast na ślepo kombinować. Ty, a może ty. A może... Tak, właśnie, bo to jeszcze bardzo ważne było w tej reklamie, że było tak, małymi literami, że, właśnie, bo to też był sposób na omijanie pewnych takich zapisków, że nie można było używać hasła masło na coś, co nie jest masłem, czyli nie ma odpowiedniej zawartości. Czyli dzisiaj mogłoby, nie wiem, czy by to przeszło, ale moglibyście sprzedawać serek na przykład góralski, ale on nie jest zrobiony jak oscypek i byście na takie wielkie napisali oscypek, a tam u góry aż trudno uwierzyć, że to nie jest oscypek, nie? I, ale największe by było na opakowaniu hasło oscypek właśnie. No właśnie, nie można tak w Polsce, bo chyba nie możesz używać tych słów zastrzeżonych i znaków, nie? Towarowych.
A to może nie tylko w Polsce, tylko w Europie już. Ale to były takie czasy, że wiecie, tam prawo się kształtowało dopiero do takiego rynku wolnego. Masło, a może temu chłopowi trzeba masło dać? Teraz nie ma sensu niczego wyjaśniać. Masło, masło. A może jeszcze jedną Coca-Colę kupię od niego, ale chyba już nie. Oddaję opakowania. O! I spadam. Dzięki. Cześć. Czym mogę służyć? A. Kolę, proszę. Jeszcze jedną kolę mi daje. Dobra. Nie potrzebuję już Coca-Coli i nie będę więcej wyrzucał pieniędzy na bzdety. Dobra, czyli zwróciłem mu zużyte opakowanie i mamy kolejną Coca-Colę, więc ona prawdopodobnie do czegoś będzie potrzebna. Po co masło? Po co masło, widzowie? Rozkminiajmy. Po co masło w tej grze? Komu? Krasnoludom chyba. Nie chce mi się z nim gadać, jemu ze mną też nie. Do dupy? Ale to u ciebie wieczorami, nie? Weekendy. A ja pytam się o grę. Dobra. Żeby nasmarować krasnoluda? Ty, a teraz mam takie coś, że masłem by się mógł Szymek wysmarować, żeby dostał się, przeniknął do jakiegoś domku, w którym nie zmieści się, nie? Jak krasnolud. No. Tajemne miejsce. Strzelnica. Chatka z piernika. Po co masło w chatce z piernika? Raczej niepotrzebne. No, do gnomów idziemy. Nie, dziś nie skończę tej gry. Żeby wygrać turniej w strzelaniu krasnoluda, no żeby może właśnie gładko leciał, czy coś takiego, tylko... No właśnie, to może do tej rury wysmarować tą rurę trzeba. Zaraz sprawdzimy, czy trzeba wysmarować rurę masłem. Uwaga. Nie. Nie, nie da się tego zrobić, dobra. Teraz tak. Ten krąg tych kamieni, tak? Krąg kamieni. Gdzie był krąg kamieni? Moment, ja sobie przypomnę. Krąg kamieni był przy wsioku chyba. Przy gościu z krową. Czekaj, nie, ten chłop, co mnie wołał, to mnie wołał, jak szedłem drogą. Moment. Idę sobie drogą i on do mnie coś wołał. Tu chyba. Kupa kamieni, tu. Od znaku. Między znakiem? Ta. A tam jest jakaś dziura jest. Też muszę zobaczyć. Znak. Przepraszam, to znak. Nie denerwujcie się, to znak. Widzowie, jak ktoś jest nowy, to zachęcam, napiszcie jakąś wiadomość. Jak ktoś pierwszą wiadomość na czacie jeszcze nie napisał, napiszcie teraz, ujawnijcie się i zostawcie followka na kanale. Będzie mi bardzo miło. A ja sobie zapisuję grę. O, jest! Pierwsza wiadomość. Zarface, Marcepan przyszedł. Witam. Nowe Sigmy, nowych widzów. Dobra. Masło.
Okej. Dobrze. To nie jest śmieszne. Oho! Słychać go. Czekajcie, słyszę go. Jest dziura, dobra, jest dziura. Trzeba się dostać do tej dziury jakoś. I tu jest... O! Tu nie byłem jeszcze. O, tu nie byłem jeszcze. Cholerna dziura! Hej, ty! Ja? Tak, ty! Utknąłem w tym dole. To co? Pomożesz mi się wydostać? Nie za darmo. Bo ja wiem, może. Byłbym ci bardzo wdzięczny. A skąd się tam wziąłeś? Chciałem wykopać nic. Wykopać nic. Mało produktywne zajęcie. Tak sobie kopałem. No wiesz, no, dla zabicia czasu. Ta. Co ja będę z tego miał, że ci pomogę? Po pierwsze, satysfakcję. Po drugie, przyjemne poczucie, że spełniłeś dobry uczynek. Coś jeszcze? No cóż, moją dozgonną wdzięczność. A co ja za nią kupię? Nic. To mi się nie opłaca. No, to się chyba pożegnamy. Dokładnie. Ale ja tu umrę z głodu. Prędzej z pragnienia. Mógłbyś żyć z czymś takim na sumieniu? A co mi tam to tylko gra? Błagam. Akurat. Lepiej powiedz, czego naprawdę szukałeś. No? No dobrze. Szukam legendarnego skarbu pirata Fredka. Aha, tak myślałem. Masz jakąś mapę albo coś? Nie, ale mam wykrywacz metalu. O! Dawaj. Ale znalazłem tylko stuletnią puszkę po Copacoli. Jak można się było tak wkopać? Łopatą. Gdzie ją masz? Zgubiłem. A. Zobaczę, co się da zrobić. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Jesteś mądrym i szlachetnym młodzieńcem. Tak. Wiem o tym. Dobra, jak my możemy mu pomóc? Czym? Rozdupcymy mu granat. Nie piję niczego, co ma na puszce. To obrzydliwe. I trochę zboczone, prawdę mówiąc. Co? Masło? Co ty gadasz? Nie mogę wszystkiego podpalać. To nie przedszkole. Mówicie? Da się mu... Nie gadajcie, że to ta gra jest... Ej, nie, naprawdę... Ja teraz przeczytałem podpowiedź czatu. Boję się, że żarówka może pęknąć. Jak żarówka szczeli, to wywali bezpiecznik i wtedy live'a wywali. I kompa też. Ej, przeczytałem wiadomość czatu. Czy naprawdę? Nie, żartujecie se. Ja pierdziele! To ja bym nie... Jako dzieciak tego nigdy nie przeszedł tej gry. Ej! Oddawaj! Cześć! Pomyślałam, że powiem ci to i owo o wykrywaczu. No nie pierwszy raz. Zamieniam się w słuch. Aby użyć wykrywacza metalu, po prostu naciśnij przycisk Użyj. Aha. Ponowne naciśnięcie klawisza Użyj sprawi, że wykrywacz wróci na swoje miejsce. W pewnych sytuacjach będzie chowany automatycznie. Nie możesz go też używać w biegu. Dobra. Na razie. Nara, essa. Tutaj. Nie, gościu, bez przesady. Dobra, i teraz tak, nie? Ratunku! Dobra, zamknij się tam, gościu, bo tu dymy są.
Idziemy. On się automatycznie używa chyba, tak? Czekaj, między te kamienie. Ja bym tu coś ukrył. 15 lat wiedziałem, że... Poczekaj. Ja pamiętam, jak miałem problemy z tym, musiałem nowe gazety, żeby dowiedzieć się. No i właśnie. Tylko... Znalazłem coś. To jakiś poważny... Tylko kaliber. Wiecie czemu? Bo jestem... Widzieliśmy, że tekstury są, nie? Zobaczcie. Więc jako doświadczony gracz czujecie, że nie bez powodu tekstura jest w środku tutaj, moi drodzy, nadłamana i widać taką linię. O, to, to. Mhm. Ja bym to wykopał, moi drodzy, granatem. Nie tutaj. Czemu nie? Może młotem? Młot by był do kopania, jak Kilof. Czy znak przypomina nam łopatę? To mamy łopatę. Nie, no to są takie rzeczy, ludzie. Bez solucji nie ma opcji. Chyba coś znalazłem. I złamałem łopatę. Chciałbyś se pograć. To chyba jakiś kufer. Co? Co to jest? Cała kupa zardzewiałych uszczelek. Co? Inni znajdują skarby piratów, a ja akurat musiałem odkopać skarb hydraulika. Typowo. Ale skarb. Nie ma co, widzowie. Matowe uszczelki z tak zwanego kufra ze skarbem. No dobra, ale to te uszczelki będą potrzebne pewnie. Rozumiem, to będzie ten skarb dla krasnoluda. To się przyda dla krasnoluda pewnie. Ale otwarty świat, tak. Do gnomów chyba. Odrdzewić? Jak ja bym je odrdzewił? Coca-Colą, bo Coca-Cola odrdzewia, tak? Dawaj je. I będą prawdziwe uszczelki piękne, kolorowe. Wyglądające niczym biżuteria. Dawaj. Yeah! Błyszczące uszczelki pozbawione brudu dzięki piorącej sile coli. Dobra, czy my musimy to jakoś połączyć teraz z dzwonem? Coś z tobą nie tak? Nie. Jak według ciebie dobra, to ma działać? Dobra, idziemy tam. Możemy go przyciągnąć. Idziemy. Sprawdźmy. Po co by to było? Komu po to potrzebne? Dzięki Dave za subskrypcję. Witam, 3 miesiące. Pozdrawiam. DAJO296 jest szefem od 3 miesięcy. Idziemy na dół.
Jak wlewałeś korę do gala o czarownicy, Szymek mówi coś o odzewianiu czegoś, o ile... No tak, to... Już mam. On powiedział, że Coca-Cola się do odzewiania nadaje, ale to wiemy o tym, bo to taki był... Może nie mit, a prawda generalnie od lat, że jak coś zostawił zardzewiałego w Coca-Coli, to odzewiało. I na przykład jak ktoś oblał Coca-Colą zardzewiały gwint, to następnego dnia mógł to odkręcić, tak? Dobra. Aha. Krasnolud wyszedł. I on to zbiera. Aha, to trzeba go wtedy złapać. Dobra, już wiem. Trzeba go złapać. Tylko czym? W siatę, nie? GRRARD 725 wysyła 100 kryształu, tornister rozpakowany? Żebyś tak. Nie wyciągał z pleśniałych kanapek ostatniego sierpnia, mały Dawidku. Pozdrawiam. Nie, no nie da się go. Może dzwonem przykryć. Ja bym go dzwonem przykrył, nie siatką. Dziękuję serdecznie. Nie będę... Mam cię! Ha! Puszczaj! Pójdziesz ze mną, Kajtek. Kajtek. Puszczaj! Au! Ugryź mnie. Au! A, źle! Jocha. Bo popamiętasz. Jeszcze raz, czekaj, jeszcze raz. Kajtek, nie denerwuj mnie. Kurde, nie zdążę. Jeszcze raz. Ile razy? Dzwon? Muszę zapamiętać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Czekaj, to ja może dzwon se przesunę w ekwipunku. Moment. Mogę se przesunąć? Nie mogę. Dobra. No nie! No serio, ile? Ja raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeszcze raz. Jezu, muszę sobie policzyć, ile? Raz, dwa, trzy... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna. Czyli 11. 10 i za 11. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Kurwa! No ty gnoju! Ale gówniarz mały. Ale mnie to nosi. Ale mnie to nosi fest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. O! Bum! I teraz muszę go ogłuszyć pewnie dzwonem. Dawaj go. Dawaj go. Teraz młotem przydupię mu i go ogłuszę. Na 100% o to chodzi. I gość nieprzytomny. Walimy. No i śpi. Jedź. Ale dziwnie. Ciekawe, jak można zarobić na wibrującym krasnoludzie. Serio? On to powiedział? Oddaj mi go! No, wypuść! Co? Skrzywdzę go. Zmykaj, zanim... Ale ta gra jest pełna podtekstów. Dobra. Dobra, zaraz go nasmarujemy. Dobra, widzowie, smarujemy
Smarujemy go masłem. Tia, nie ma to jak smarowanie wibrującego krasnoluda. Ja pierdziele, widzowie, to jest... I teraz go do rury wsadzimy. Całkiem pasuje. I teraz go podpalmy. Nie wystrzelę z nabitej broni, gdzie popadnie. A, dobra, dobra. Prawie jak king size, ta... Idziemy, moi drodzy, czy to już ten moment? Uda nam się akurat, bo już miałem kończyć live w tym momencie, po 17. Więc to już jest końcówka, ale końcówka tego rozdziału chyba. Bo idziemy strzelić, a potem jak my coś tam zrobimy, no to ten most zostaje i tak naprawdę to tyle. Dawaj. Dobra. Zapisujemy grę. Ale udźwiękowienie w tej grze jest dobre, takie nie męczące, fajna muzyczka. Krasnal masło. Dobra. Słyszałeś coś interesującego? Nie, rzadko się stąd ruszam. Jarze. No, ale... Słyszałeś coś interesującego? A, nie, to ja mam iść też. Nie, rzadko się stąd ruszam. Jarze. To mam na nim? Dobra. Czekajcie, to po prostu chyba tu podejść. A oto wyniki. Lord Domptebur Konarski 9. Kowal 8. Michał Żebro bez punktu. To muszę strzelić. Następny zawodnik Michał Żebro. To ja, Michał Żebro. Wolne pole dla Michała Żebro. Dobra, ja sobie tu zapiszę grę. Strzał. Podpalić. Wydupcyło chopa. Co? Nie! Nie! Oni to zrobili! Jeden w drugim. Żebro wygrywa walkowerem! Nie! Naprawdę jeden drugiemu wleciał? Ja pierdzielę. Zwykle wręczamy nagrodę z wielką pompą, ale oni nie potrafią przegrywać. Ta gra jest kozak. Świetnie ci poszło. Możesz być z siebie dumny. Dzięki. Gdzie jest ten najbliższy lombard? Nie odpowiadam na takie pytania. Do zobaczenia za rok. Dobra. Ciekawe, gdzie się podziały wszystkie namioty. No właśnie. Nic. A co tam? Magia, nie? A, magia. Dobra, i teraz tak. Jedziemy, moi drodzy, szybko do gościa z mostem. Tam, gdzie na początku, samym początku gry, gościu chciał od nas... znaczy, inaczej. On powiedział, że on może odbudować most, jednak on mi pomoże odbudować most czy coś, ale nie może wygrać jego największy przeciwnik. I teraz jak my mamy tą nagrodę, to idziemy do podmost, który jest rozwalony, i mu oznajmimy to i zobaczymy, co dalej. Zobaczymy, co on powie na to.
Ale że jeden krasnolud masłem nasmarowany wszedł w drugiego... Nie no... Masakra, ludzie. Głowa boli. Halo! Mam twój puchar! Doskonale! Znakomicie! Rzuć mi go! Nie, jak rzuci, to pewnie spadnie. Nie ma mowy! Najpierw pomóż mi przejść na drugą stronę! Rzuć go, a ja ci pomogę! Zgoda! Wyglądasz na gościa, no, który otrzymuje Clueless. Wspaniały! Z każdym rokiem coraz piękniejszy! A możesz mi teraz pomóc? A tak. Co to ma być? Oto i pomoc. Miłej zabawy, chłopcze. No, ale nie, no dał pomoc. Nie oszukał nas w sumie, bo dał linę, tak? I my po tej linie musimy się przedostać tylko. To nie taki oszust, jak wyście myśleli. Moral z tej historyjki jest następujący. No niesamowite. Ja nim steruję? O kurwa! Okej, na szczęście tutaj się spawnujemy. Uff. Nie. Na szczęście jest tutaj, okej. Ale ja sobie dla bezpieczeństwa to zapiszę. Lina. I nie chodzi o postać z Doty. Okej. Nie no, czekaj. Ja muszę wiedzieć, jak, czy te, w którą stronę się mam odwrócić. Moment. Kurde! Ja pierdzielę, tu się nie można pomylić ani razu. Moment. O Boże. Moment. Co? Aha, że ja mam kliknąć w tą stronę, w którą on się odchyla. Jezu, bo to jest odwrócone w lustrzanym... Znaczy, to jest 180 stopni. Jeszcze raz. No nie wytrzymam. Jak to działa? Ale to jest głupie. Jezu, nie widać tej nogi. Dobra, to jest na zmianę. Myślałem, że to będzie różnie. Kurde, oni odwrócili się. Nie! Jezus. Nie no, ta gra jest niesamowita.
Ludzie, to jest żart jakiś. O Jezu, to jest gorsze niż Dark Soulsy. Czekaj. A ja zobaczę, czy da się przejść tą grę na ślepo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. I tak będę robił. I nie będę patrzył nawet na to. Lewo, lewo, prawo, 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 lewo, bo on w innym tempie chodzi. Nie pojadę dzisiaj z tego domu dzisiaj, moi drodzy. Lewo, lewo, prawo, 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 lewo. Jest! Zapisz to, bo się zejsram. Po linie. Idziemy. Rozdział trzeci, moi drodzy. Ale to już będziemy robić w następnym streamie, na następnym odcinku. Jeszcze zobaczymy tylko, czy tu jakiegoś wprowadzenia nie będzie. Oje, tak jak mówiłem. Uuu, laseczka. No tak, wojowniczka. To pewnie jest Poliganis. A ty pewnie jesteś Szymek Czarodziej. Strzałka. Oho, jak ją obczaił. Ja nazywam się Melisa Laska, przyjaciółka Kalipso. To o tobie opowiadał przewodniczący starszyzny. Musimy natychmiast ruszać na spotkanie z Kalipso. A nie Melisa możemy Laska. Wynająć pokoiku w motelu? Jaki on jest głupi! Nie lecę na gości w sukienkach. To szata czarodzieja. Wszystko jedno. Poza tym to tylko gra. Żadne z nas nie ma odpowiedniej aparatury. Ja pierdzielę, co? Chodź. Nie no, ci chodzi o ruchanie. Kalipso zarezerwował nam pokój w tutejszej gospodzie. Mamy się tam z nim spotkać, żeby omówić nasze sprawy. Jakie sprawy? Wiem, jak wysłać cię z powrotem do domu. Serio? Jak? Udało mi się zdobyć trochę paliwa do magicznej szafy, którą ma Kalipso. Ekstra! Mam u ciebie dług. Który spłacisz, zanim wyjedziesz? Wiedziałem, że jest jakiś haczyk. Dlaczego ludzie przestali pomagać innym z czystej uprzejmości? Nie łam się, bardzo się nad tym nie nagłówkujesz. Ale o co chodzi? Mam ocalić świat, znaleźć Bin Ladena... Nie chodzi o same. A o kogo? O twojego przyjaciela. Nazywa się Bagienny. Bagienny? Jaki tam przyjaciel? Spotkałem go zaledwie parę razy. Ktoś mi powiedział, że jesteś właściwym człowiekiem do tej roboty. Zajrzałaś do jego restauracji?
MC Jasne, Bagienny. Ale on zniknął. Od wielu dni nikt go nie widział. Po co ci on? To prywatna sprawa, ale pamiętaj, jeżeli go odnajdziesz, pomogę ci wrócić do domu. Gdzie mam podpisać? To kaszka z mlekiem, misja nie wygląda mi na niebezpieczną. Nocny klub tu jest. Co ty gadasz? To jesteśmy. Ach, Szymek. Jak dobrze znów cię widzieć. Bez wzajemności. Za każdym razem, kiedy cię spotykam, mam całą masę kłopotów. Zdaje się, że Muzyczka. Melissa powiedziała ci już o naszej umowie. Tak. Znajduję Bagiennego, ona daje mi paliwo do szafy, a ja wracam do domu. Trzymałem to dla ciebie. Pomyślałem, że może ci się przydać. Muzyka z salonu, nie? Taka z salonu. Witajcie, bagno koleżkowie! Wpadnijcie do McBagiennego na nowy Happy Meal. Zaginiony skarb. Tylko do końca miesiąca dostaniecie bagno szejka, bagno frytki i bagno burgera za jedyne 10 srebrników. Pośpieszajcie! Mapa, na której zaznaczona jest droga do restauracji. Krzyżyk wskazuje miejsce, gdzie dają super bagno fast food. Jo-ho-ho, miśki! Kapitan McBagienny zapraszam. Co na pewno się przyda? Lepiej już ruszaj. Paliwo szybko ulega rozkładowi, a zdobycie następnej partii nie będzie łatwe. Dobra, dobra, nie wyskocz z portek. Uff, moi drodzy. I stąd będziemy zaczynać naszą przygodę. Następnym razem. Ja sobie tutaj zapiszę rozdział 2. Tam 3. Rozdział... 3. Jeszcze dla bezpieczeństwa sobie tutaj na drugim save'ie rozdział 3, wersja 2. Dobra. To jest to, moi drodzy. Czy na pewno... Tak. O! Brr, coś tam wybrzyczyło. I dobra, słuchajcie. I tutaj nagranie na archiwum. Pozdrawiam, Mooko Live. Widzimy się w kolejnym odcinku. Będziemy kontynuować.